Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam, co niedobrego dzieje się z moim Tamarillo. Na tym pędzie, który tutaj widzimy, który jest taki nieładny brązowy, było owocowanie. To wisiały kiście owoców, które już dojrzały, spadły i zostały zjedzone. Końcówka już tego owocowania lekko pędzi zaczął brązowieć, co wydało mi się dziwne. Teraz zobaczcie. On zbrązowiał cały, aż do nasady pnia. I nawet nie bardzo jest jak go tu uciąć, bo to zbrązowienie poszło dalej do samego dołu, aż dotąd. I teraz teoretycznie, gdybym chciał ciąć tą roślinę, to powinienem ją uciąć tutaj, czyli pół metra od ziemi. Trochę nisko. Nie wiem, czy ona jeszcze będzie. Tutaj ma co prawda też jakąś ranę, ale ta rana się zabliźniła po ubiegłym roku. Powiem szczerze, nie bardzo wiem, jak mu pomóc i jak ratować tą roślinkę. Spojrzenie z przodu. No to zbrązowiałe to już wszystko jest tkanka. Może jeszcze nie całkiem martwa, ale już taka, której się uratować nie da. Najgorsze jest to, że to zbrązowienie, nie zauważyłem tego wcześniej. Powiem szczerze, myślałem, że to podeschnięcie to jest jakiś tam naturalny proces. Stała schowana troszeczkę za juką, więc widziałem tylko sam szczyt. Nie spojrzałem, że tak nisko to wszystko zeszło. Może gdybym wcześniej ciął, byłoby lepiej. Jest to wszystko twarde, natomiast no cóż z tego. Dobra, przetnę tutaj, w tym miejscu i zobaczymy, jak to wygląda. Wezmę sekator, może uda się zrobić to na wizji sekatorem. A, puste w środku jest. Tkanka jeszcze jest żywa. Zaraz to dotnę ładnie na wprost. Tak to wygląda, ale jednak chyba to nie tędy droga. Wydaje mi się, że trzeba uciąć tutaj. Dotąd dosięgło to czarne, więc nad tym oczkiem. Tutaj ciachnę, zaraz pójdę po piłkę, bo tutaj tego nie przetnę już nożykiem. Utnę to piłką, zasmaruję maścią ogrodniczą. Dla bezpieczeństwa, żeby się choroby grzybowe nie wdawały. I zobaczymy może, znaczy no pewnie odbije tutaj z tego pnia jeszcze, natomiast no, że powiem, pokrój roślinki będzie już całkiem inny, no bo ten pień się wydatnie skrócił. Mam jeszcze jedno na szczęście. To drugie jeszcze z owocami. Z tym się nic nie dzieje złego. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jest to chyba dość częste, bo ile dobrze pamiętam, widziałem w ubiegłym roku i u Mariusza, chyba i u Darka na Tamarillo też występowały te czarne plamy. No trudno powiedzieć. No w każdym bądź razie to drzewko może się jeszcze uda uratować. No tak wygląda po cięciu. Dostało jakieś 60-70 cm pnia. Ten fragment, jak widzicie, odciąłem przed szczernieniem. No nie chcę ryzykować. Może by się dalej nie posuwało, choć to poszło w tak szybkim tempie, że nawet, tak jak mówiłem, specjalnie nie zdążyłem zareagować wcześniej. Mógłbym zrobić sadzonki tam z wierzchołka, ale już nie będę robił, mam dwa tamarillo. Wystarczy mi. To są duże rośliny. Aż tak dużo mi nie potrzeba. Także tak to wygląda. Teraz jeszcze zasmarujemy maścią ogrodniczą. Jak widzicie, stosuję taką maść ogrodniczą, już pokazuję. Tak to wygląda. Rana została zasmarowana. Miejmy nadzieję, że szybko się zabliźni, że to tamarillo jeszcze będzie funkcjonować, w sensie, że jeszcze odbije. Okaże się już niebawem. W sumie zrobiło się już ciepło. Już wszystkie roślinki zaczynają startować. Mam nadzieję, że i to wystartuje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.